Wybrzeże Klatki Schodowej to bardzo trzeba podkreślić, by nie mylić się w nazwie, ale nazwa już znana, bo ja Was znam, widziałem na hali. Dokładnie. Więc znam Wasze wydanie, to halowe, takie inne. No tutaj trawa i to nawet naturalna i zwycięstwo, i poprzeczki, i emocje, co tu się działo? No zmieniliśmy trochę zespół, tak, graliśmy 2 sezony chyba temu na hali, trochę przemeblowaliśmy zespół. Ale no, chcieliśmy spróbować czegoś innego. Szabla został. Szabla został, oczywiście, to jest kluczowy zawodnik, musiał być, bez niego by się to nie udało na pewno. Chcieliśmy spróbować czegoś innego, grywamy na hali tak rekreacyjnie. Teraz chcieliśmy spróbować czegoś na innej nawierzchni i tak zdecydowaliśmy, że zagramy tu na tej naturalnej trawie. No i dzisiaj się udało. Pierwsze 2 mecze niestety przegrana, później remis, ale dzisiaj pierwsze 3 punkty wywiezione. Bo rywal chyba trochę nawet więcej punktów zgromadził. Dzisiaj też tak chyba z minuty na minutę się rozkręcaliście, czy jak to tak, wygląda? No nie gramy w ogóle na dużych boiskach, graliśmy tylko na hali, więc myślę, potrzebujemy trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do tej naturalnej trawy i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Dzisiaj jeszcze bez zmiany, mamy nadzieję, że później będzie nas trochę więcej, więc też będzie trochę łatwiej na pewno. Gdzie to wybrzeże należy szukać, gdzie znajdować, skąd jesteście, jaka macie bazę? Jesteśmy tak naprawdę ekipą, dużo z nas pochodzi z Piły, z Wielkopolski tutaj, a tak naprawdę później chłopacy tutaj dokoptowani gdzieś, którzy spotykali się z nami na hali i taka jest ekipa nas tutaj z Poznania. Ale macie jakieś, no nie powiem tradycje, ale doświadczenie w grze na trawie, nie, czy sztucznej, tak naturalnej? Naprawdę nie, to my jesteśmy chłopakami, którzy rekreacyjnie naprawdę kopiemy na hali, nikt z nas nie ma doświadczenia, spotkaliśmy się tak naprawdę tutaj pierwszy raz, żeby zagrać na naturalnej trawie. I jak na razie wychodzi jakoś. Trzeba się przyzwyczaić do czegoś, do sposobu poruszania, kreowania akcji. Sposób poruszania się jest zupełnie inne bieganie niż na hali. No i też piłka robi swoje, tak? Jednak tutaj ta piłka się odbija, zupełnie inne przyjęcie. Tam jednak jest, myślę, troszkę łatwiej na hali, ta piłka jest łatwiejsza do przyjmowania. Czyli to jest ten historyczny skład, trzon, tak? Można powiedzieć, pełen gwiazd, czy same gwiazdy, czy jeszcze jest ktoś, kto do Wybrzeża dołączy, jest gdzieś tam na jest tam gdzieś w rezerwie, myślę, kilku chłopaków, którzy też dobrze grają na naturalnej trawie, bo gdzieś tam kiedyś wiem, że kopali. I tutaj dokładnie jest szabla, więc ten trzon najważniejszy jest, a resztę budujemy od niego. Tak jak kiedyś Unai Emery zaczynał wszystko od Krychowiaka w Sewilli, tak my zaczynamy wszystko od Wojtka Szablewskiego i tak to zawsze wygląda.